14 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. To świetna informacja dla mieszkańców Bełchatowa. Mieszkańcy nie będą musieli już jechać do Piotrkowa Trybunalskiego czy Łodzi, by złożyć wniosek o wydanie paszportu. Na terenie powiatu bełchatowskiego już niebawem będzie funkcjonował lokalny punkt paszportowy. Dzięki temu mieszkańcy Bełchatowa nie będą musieli pokonywać 30 km, by złożyć wniosek o paszport. Na terenie powiatu bełchatowskiego już niebawem będzie funkcjonował lokalny punkt paszportowy. O utworzenie takiego punktu zwróciła się do wojewody starosta bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Inicjatywę wspierali także parlamentarzyści i radni powiatowi. Dzisiaj już wiemy, że ta dobra współpraca zaowocowała i mieszkańcy powiatu nie będą musieli jeździć po paszporty do ościennych miast. W związku z licznymi głosami mieszkańców zarząd powiatu podjął decyzję o rozpoczęciu całej procedury mającej na celu przywrócenie lokalnego punktu paszportowego w Bełchatowie. Po wymianie korespondencji, licznych rozmowach wojewoda łódzki przychylił się do prośby władz powiatu i tak po 15 latach biuro paszportowe wróci do Bełchatowa. Decyzja zapadła. Teraz trzeba rozpocząć przygotowania do uruchomienia punktu. Starostwo wyznaczyło już wstępnie miejsce, w którym będzie funkcjonowało biuro. Lokal, w którym biuro ma powstać, został wskazany przez starostę. Są to pomieszczenia znajdujące się w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności przy ulicy Czaplinieckiej. Po kontroli wojewody zapadnie decyzja, czy miejsce to spełnia wszelkie wymagania. Jeśli tak, to już jesienią mieszkańcy będą mogli paszport wyrobić w Bełchatowie. Procedura związana z wydawaniem dokumentów paszportowych wymaga specjalistycznego sprzętu, zarówno urządzeń sieciowych, peryferyjnych, systemu teleinformatycznego wraz z wydzieloną siecią umożliwiającą łączność elektroniczną między centralną ewidencją a ewidencjami paszportowymi poszczególnych punktów. Wojewoda deklaruje etat pracownika odpowiedzialnego za obsługę paszportową oraz przesunięcia sprzętowe. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy będą mogli składać wnioski o wydanie paszportu już jesienią tego roku. Do tego czasu paszporty można wyrabiać w Piotrkowie Trybunalskim bądź Łodzi. Tomasz Ślęzakiewicz nie jest już prezesem spółki SIM Łódzkie. Ślęzakiewicz w miniony poniedziałek złożył rezygnację z pełnionego stanowiska. Funkcję prezesa SIM Łódzkie pełnił od lipca ubiegłego roku. Przypomnijmy, społeczna inicjatywa mieszkaniowa Łódzkie została powołana w czerwcu 2021 roku. Celem spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o SIM. Tego rodzaju mieszkania mają powstać na terenach należących do gmin Radomsko-Sierac, Skiernie, Wice, Pabianice, Brzeziny, a także Bełchatów. W planach spółki jest wybudowanie 650 mieszkań dla osób, które dotychczas nie mogły sobie pozwolić na ich zakup. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 5 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 13 testów, z których 5 wskazało wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 117 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 0, natomiast liczba wykonanych testów 342, w tym 120 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 1840 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 1541, natomiast ponownych zakażeń 299. Liczba przypadków śmiertelnych 4. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, natomiast 3 osoby posiadały choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1863 zlecenia na wykonanie testów. Łącznie wykonano 7111 testów, 1958 wskazało wynik pozytywny. Minął termin zgłaszania wniosków do organizowanego przez ZUS konkursu o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W województwie łódzkim do konkursu przystąpiło 284 przedsiębiorców. W całym kraju do ZUS wpłynęło blisko 4000 wniosków o dofinansowanie, czyli o 16% więcej niż w ubiegłym roku. Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 milionów złotych. To o 15 milionów złotych więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. W
konkursie wybrane zostaną projekty, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Dotyczyć mogą zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym czy urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. Dofinansowanie może pokryć do 80% szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tysięcy do 300 tysięcy złotych na jednego pracodawcę. W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich 3 latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości pod zarządem komisarycznym w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Najwięcej wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa w pracy złożyli płatnicy prowadzący działalność w ramach przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Wnioski po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej zostaną przekazane do oceny merytorycznej, której dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą ostatecznie najlepsze przedsięwzięcia. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia bieżącego roku. Bełchatowscy lekkoatleci z sukcesami, podopieczni Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego Jakub Bracki i Dawid Tatara zdobyli złoto i srebro podczas Mistrzostw Polski w Radomiu. Podsumowując, tak, wygrałem Mistrzostwa Polski do lat 20 w Radomiu. Zdobyłem złoty medal w trójskoku po raz trzeci na stadionie. Tak jak już trener wspomniał, tym razem wynik 15-10, więc nie jest to rekord życiowy. Niestety będzie jeszcze szansa na poprawienie go w tym tygodniu na Słowenii, w sobotę na meczu międzynarodowym. Rekord życiowy w tym roku uzyskałem na Mistrzostwach Polski, ale seniorów. Tam możemy założyć, że tam był ten szczyt formy, chociaż wiemy, że to nie do końca też tak było. W ten weekend starty były dosyć ciężkie. W sobotę miałem problem ze snem. Mieszkaliśmy w hotelu nad salą bankietową i do godziny 6 rano DJ, głośna muzyka, więc był problem ze snem, dlatego to w jakiś sposób też się odbiło na mojej dyspozycji. Aczkolwiek udało się osiągnąć to, co chcieliśmy, zdobyć ten tytuł Mistrza Polski po raz kolejny. Trudno występuje się w roli faworyta? Na pewno trudno, wiadomo. No, trzeba udowodnić to, co pokazało się już wcześniej w sezonie, więc nie wypada jakby ten tytuł stracić. W konkursie na chwilę straciłem prowadzenie, no ale udało się je odzyskać i ostatecznie wygrać konkurs. Dlatego też trzeba potrafić poradzić sobie też później ze stresem, jak coś nie wychodzi. Tak samo w tej sytuacji, jak straciłem prowadzenie, też zadziałało to na mnie w sposób bardziej motywujący niż w taki zły. Więc myślę, że to też na pewno pomogło w takim otrześnięciu się, żebym wstał tak też w 100% i no, udało się zdobyć to, czego oczekiwaliśmy z trenerem. Z jakimi nadziejami teraz będziesz przystępował w weekendowych zmaganiach? No, na pewno pora na rekord życiowy. Na pewno będziemy próbować też, żeby osiągnąć minimum na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Kolumbii. I myślę, że to jest najważniejszy cel. Na tych zawodach udowodniłem, że no da się też z kontuzją wygrać. Znaczy no drugie miejsce, no ale jakoś się udało. No i jestem bardzo zadowolony, bo osiągnąłem wynik 21.64. To dla mnie to jest no szybko, jak na te wymagania i jesteś dobrze. Zadowolony ze swojego występu? Tak, jestem zadowolony. A jak rywalizacja? Jak rywale? No stresowałem się dosyć, no bo to dostałem się do finału w końcu, co nie? No i stres był, ale jakoś przełamałem go i trzymałem siebie w głowie, trzymałem. I udało się, bez stresu. Jak wyglądały przygotowania do tych zawodów? Przygotowania, no to ostatnie 2 tygodnie trenowałem bardzo ciężko. Pierwszy raz taki medal osiągnąłem, taki, no, taki sukces duży i byłem bardzo zadowolony i no, w środku miałem takie, nie wiem jak to pisać.
Moi podowierzchni zdobyli dwa znaczące sukcesy, bo Kuba Bracki wygrał trójskok na Mistrzostwach Polski juniorów, a Dawid Tatara zajął drugie miejsce w biegu na 200 metrów. Są to bardzo dobre wyniki i znowu z zawodów nasz klub wraca z medalami i to jest duży, duży plus. Jakub Bracki był faworytem konkursu niewątpliwie i to zawsze ciąży taka duża presja na faworycie, ale udźwignął to, wygrał po raz kolejny, to już trzeci złoty medal na stadionie pod moją opieką Jakuba. No, Dawid był niespodzianką moim zdaniem mistrzostw i taki niespodziewany medal zdobył, nikt raczej na niego nie stawiał, ja tam lekko wierzyłem, po eliminacjach bardziej wierzyłem i udało się, pokazał dużo, dużo zaangażowania. Charakteru na bieżni i ten medal zdobył. A że znowu, to znaczy, że praca szkoleniowa w klubie idzie w bardzo dobrym stronie, ponieważ wracamy praktycznie z każdych mistrzostw Polski, gdzie jedziemy z medalem, więc to znaczy, że nasi zawodnicy są dobrze szkoleni. Najlepsi zawodnicy zostali powołani na taki mecz międzynarodowy. A Dawid na razie odpoczywa, nie dostał powołania, więc odpoczywa, leczy się, ponieważ dużo, dużo zdrowia zostawił przez te 3 dni na Mistrzostwach Polski, więc tydzień kuracji mu się przyda. Brązowy medal z Mistrzostw Polski w Radomiu przywiozła Maria Kołodziejczuk, zawodniczka uczniowskiego klubu sportowego Czempion Bełchatów. Warto podkreślić, że Maria wywalczyła medal mimo choroby i mocnego spadku formy fizycznej. To nie jedyna dobra informacja płynąca z klubu, bowiem powołanie na Igrzyska Europejskie do lat 17 na dystansie 400 metrów przez płotki otrzymała Amelia Zochniak. Zdobyłam 3. miejsce na Mistrzostwach Polski U20, które odbyły się w tamten weekend w Radomiu. No, miałam nadzieję na lepsze miejsce, no ale przytrafiła się niestety infekcja, która pokrzyżowała trochę moje plany, dlatego ten wynik jest też tak oddalony od mojej życiówki. Liczyłam na poprawienie swojej życiówki i miałam małą nadzieję na wypełnienie minimum na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Cali. Kiedy? Będą one 1-6 sierpnia. No, moja rywalka, która zdobyła złoty medal, wygrała zdecydowaną przewagą, czego jej bardzo gratuluję. Jej dyspozycja była znakomita w ten dzień. Moja niestety nie tak, jakbym chciała, no ale jestem zadowolona, że mogłam zdobyć chociaż brązowy medal. Dobra, powiedz mi, jak wyglądają teraz przygotowania? Do czego się przygotowujesz? Kiedy start? Zostałam powołana na mecz międzynarodowy, który odbędzie się na Słowenii. Odbędzie się on w ten weekend. No i trenuję nadal tak, jak trenowałam do Mistrzostw Polski. Jakie oczekiwania przed najbliższym startem? Nie wiem, czego mogę od siebie oczekiwać, bo jeszcze nie jestem w takiej dyspozycji, jak byłam przed moją chorobą. Mam nadzieję, że poprawię swój wynik z Mistrzostw Polski i zdobędę jakieś wysokie miejsce, żeby zdobyć punkty dla naszej reprezentacji. Zostałam powołana w konkurencji 400 metrów przez płotki, podobnie jak koleżanka Marysia. No, będę startowała na Igrzyskach Młodzieży, które odbędą się już 25 lipca. Jestem bardzo zadowolona. Nie sądziłam, że uda mi się to wykonać, ponieważ jestem młodszym rocznikiem, gdyż startuję w kategorii 07-06 roczników. Jestem młodszym i dlatego myślę, że to jest przede wszystkim miła niespodzianka. Miła niespodzianka i spore wyzwanie w takim razie przed tobą. Na co liczysz? Może nie będę tutaj za dużo mówić. Na pewno chciałabym się pokazać w finale. Jak wyglądają w takim razie przygotowania twoje? Czujesz się w pełni dyspozycji? Myślę, że dyspozycja jest dobra. Z każdym tygodniem wzrasta, więc myślę, że jest to pozytywny taki znak. Cieszę się, że mam utalentowane dziewczyny i to nie tylko te dwie, Amelka i Marysia, są jeszcze pozostałe osoby. Także w naszym mieście nie brakuje utalentowanych dzieci, w tym lekkoatletek i lekkoatletów. Oczywiście bardzo się cieszymy z tego, co do tej pory się wydarzyło na stadionie lekkoatletycznym. Podsumowując,
tak okiem trenerskim, to jeżeli chodzi o starty Marysi, one już są jak gdyby praktycznie zakończone. Teraz jeszcze tak w nagrodę dostała powołanie na mecz międzypaństwowy U20 do Słowenii. No w tym roku zrobiła ogromne postępy, moim zdaniem no, kolosalne. Na Mistrzostwach Polski seniorek wystartowała bardzo fajnie, zajęła 5. miejsce debiutując jako niespełna 18-latka. Też uzyskała 3. wynik w historii Polski, czyli świadczy, że ma ogromny potencjał i te mistrzostwa były naprawdę bardzo takie fajne i obiecujące. Po tych mistrzostwach złapała jeszcze wyższą dyspozycję startową, myślę, że to taki był pik jej formy i on nam pozwalał sądzić, że na te mistrzostwa Polski w Radomiu będą bardzo interesujące z punktu widzenia takiej walki bezpośrednio trzech, czterech dziewczyn, które prezentują bardzo wysoki poziom, no taki do tej pory niespotykany w Polsce, bo one odbiegają od reszty o tam z dwa, trzy poziomy. Niestety nie miała szczęścia, zachorowała, taki bałagan zdrowotny nam powstał, forma spadła bardzo mocno w dół, no i szczęśliwie zdobyliśmy brązowy medal, z czego się bardzo cieszymy, bo już jak gdyby nie mieliśmy na to wpływu, aż żeby się włączyć do walki. Dwie dziewczyny były poza konkurencją. Także można powiedzieć, że bardzo się cieszymy, obiecujemy, że będziemy walczyli na kolejnej imprezie i jak Państwo będziecie oglądali filmik z biegu, to na pewno będzie walka taka, jaką mogliście obserwować na Mistrzostwach Polski Seniorów, bo tam przy zejściu z 10. płotka Marysia jeszcze była na 3. miejscu, także to był takim optymistycznym akcentem, zakończę i podsumuję jej starty w tym roku. Jeżeli chodzi o Amelkę, to w tym roku, jeżeli chodzi o jej taki profil zawodnika, to wyglądało to w ten sposób, że przypomnę tylko, że to jest ubiegłoroczna mistrzyni Polski w sztafecie z czempionem, 4x200 plus rekordzista Polski. Indywidualnie zajęła brązowy medal w kategorii swojej, czyli w kategorii U16 i w związku z tym, że w tym roku pojawiła się taka szansa, że została zorganizowany festiwal igrzysk taki europejski do lat 17, postanowiliśmy, że może spróbujemy swoich szans zakwalifikowania się do reprezentacji Polski. I tutaj są takie dwa światy, ponieważ ona jest jeszcze dziewczynką, która startuje w biegu na 300 metrów, a w igrzyskach europejskich do 17 lat, które odbędą się w Bańskiej Bystrzycy, jest dystans 400 metrów i musieliśmy zdecydować się na start na 400 metrów, w którym należało pobiec jak najlepszy rezultat. I ten rezultat, który ona osiągnęła, wystarczył, ażeby została powołana do reprezentacji Polski. W związku z tym Państwo tutaj jesteście, a my właśnie wakacyjnie, niby wakacyjnie, ale generalnie przygotowujemy się i szlifujemy formę przed startem i Marysi, i Amelki. Także one sobie tutaj ćwiczą i miejmy nadzieję z jakimś pozytywnym efektem w przypadku Amelki. W tej chwili jest na 5. lub 6. miejscu w tabelach europejskich. A też była dosyć ciekawa sytuacja dla niej w momencie, kiedy w swojej już kategorii U16 w ramach takiego podsumowującego projektu Lekka Atletyka dla Każdego, który prowadzi Ministerstwo Sportu, dzień wcześniej uzyskała informację, że została powołana na Igrzyska Europejskie do 17 lat, a w dniu następnym na stadionie w Sieradzu poprawiła rekord Polski na 300 metrów, pokonując taką barierę. My to tak nazywamy, czasami są takie graniczne bariery. Pokonała dystans poniżej 43 sekund, czym no oczywiście z czego bardzo się cieszymy. W naszym mieście naprawdę nie brakuje talentów sportowych i to są talenty, które są i w boksie, i w taekwondo, i w rugby, i w szachach, i pewnie indywidualne talenty w piłce siatkowej i w piłce nożnej. I my się tak zastanawiamy, dlaczego miasto tak wyjątkowo podchodzi do sprawy i w specjalnych konkursach, które organizuje, dedykuje pieniądze 80 tysięcy złotych dla klubu kibica w naszym mieście. Jak również 100 tysięcy złotych dla
piłkarzy GKS-u Bełchatów i zapaśników. I myślę, że chyba nie jest żadną tajemnicą i to nie jest owiane tajemnicą, jakie są zasady przyznawania i tak wyjątkowego traktowania tych osób, bo to pewnie zadają wszyscy pytanie, którzy interesują się sportem, którzy śledzą wyniki, jakie osiągają nasze dzieciaki. A te wyniki, jak Państwo widzicie, są wysokie i muszę Państwu powiedzieć, że dlaczego jest takie pytanie? Dlatego, że w momencie, kiedy osiągamy jakiś sukces, no, oczywiście się bardzo cieszymy, ale żeby to osiągnąć, trzeba pojechać na jedne zawody, drugie, trzecie zawody czy czwarte, a żeby osiągnąć tak zwane minimum, ażeby osiągnąć kwalifikacje do imprezy mistrzowskiej. No i oczywiście z tym związane są środki finansowe, które no, wydaje nam się, że mogłyby wspomóc te wszystkie utalentowane osoby. Dlatego takie pytanie do Komisji Sportu i Oświaty, do radnych z komisji, do pana wiceprezydenta miasta. Czy są zasady, które nie są owiane tajemnicą, w których możemy sobie odpowiedzieć, dlaczego jedni są traktowani tak wyjątkowo, a drudzy zupełnie pomijani. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.